Szczęść Boże! Witam Was w kolejnym odcinku Liturgii od Zakrystii. Dzisiaj powiemy sobie na temat czytań. W czytaniach zostaje dla nas, wiernych, zastawiony stół Słowa Bożego i otwiera się przed nami skarbiec biblijny. Należy pamiętać, że czytań ani psalmu responsoryjnego, które zawierają Słowo Boże, nie możemy zastępować innymi tekstami niebiblijnymi. Musimy pamiętać, że podczas Eucharystii, która jest z udziałem ludu wiernego, czytania wykonujemy tylko i wyłącznie z ambonem. Według tradycji czytania wykonuje usługujący, a nie główny celebrant. Czyli, że czytania wykonuje lektor, Ewangelię proklamuje diakon bądź koncelebrujący kapłan. Jeżeli nie ma kapłana koncelebrującego, wykonuje wtedy główny celebrant. Po proklamacji Słowa Bożego, po każdym czytaniu, wykonuje się aklamację, na którą zgromadzony lud odpowiada, oddając cześć Słowu Bożemu, przyjętemu z wiarą i wdzięcznym sercem. I to tyle. Dziękuję Wam bardzo za uwagę i zapraszam do lajkowania i subskrybowania oraz pozostawienia po sobie komentarza pod tym odcinkiem. Szczęść Boże i do zobaczenia.